Dobry wieczór, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy widzowie, dzisiaj temat szczególnie dla mnie bliski. Będziemy rozmawiać o tym, o tych innych, obcych rasach, zwłaszcza, że moim gościem jest Renata Dudkiewicz. Witam. Witam Państwa serdecznie. Ja zawsze się trochę emocjonuję i tutaj jestem podekscytowany, jeżeli rozmawiamy o obcych, bo to jest temat, nie to nawet, że kontrowersyjny, ale wciągający, zwłaszcza dla facetów. No bo myślimy sobie często, jak to może być, że obcy żyją wśród nas, że są obok nas. Pamiętam film z lat 70., 80., gdzie oni przez te okulary można było zobaczyć, jak wygląda. Oni żyją. Z 85. roku, tak. Coś niesamowitego. Tak. Zobacz, jak już wówczas, zresztą w ogóle jestem zafascynowany tym, jak lata 50., 60., 70. była mocna eskalacja na świecie zjawisk UFO. Tak. Pojawiały się spotki, statki kosmiczne. Do dziś trudno powiedzieć, czy to były zjawiska związane z militariami, z wojskiem, prawda? Tutaj w dużej mierze na pewno też na tak. Na pewno, tak. Prawda? Mhm. No ale mimo wszystko jednak tamten czas mocno eskalował takie zdarzenia na świecie i dziś tego jest troszeczkę mniej. Albo inaczej, UFO, jeżeli ono istnieje, trudno, żeby nie, to ono się troszkę w inny sposób manifestuje. Oni, kim są oni? Tak jakby coraz bardziej głębiej wchodzili w nasze przestrzenie. Zastanawiałam się nad takim tematem znakowanie ludzi. Kurczę, to jest dosyć mocne. Mm-hmm. Witaj. No, witam, witam. Znakowanie ludzi właśnie, to dobrze, to poruszymy ten temat. Ja bym to poszła za tym znakowaniem w kierunku ingerencji obcych, istot obcych. Co oni od nas pole, chcą? Tak, pole energetyczne człowieka. Różne są przyczyny takich ingerencji. Ja mogę powiedzieć o tym, co ja widzę, jak pracuję z ludźmi, bo tych ingerencji jest bardzo sporo na podstawie tego, ale też te informacje gdzieś tam się pokrywają, jak robię sesje z różnymi klientami swoimi i pewne informacje się po prostu pokrywają, więc wiem, że jest to jakaś część składanki, jakiś puzzle, tak? Ale znalazłaś odpowiedzi na takie pytania? Bardzo dużo znajduję tych odpowiedzi. Jak dochodzi chociażby... Dlaczego? Tak, jak dochodzi do ingerencji i dlaczego? Przede wszystkim w momencie, kiedy dojdzie do jakiejś ingerencji istoty obcej w pole energetyczne człowieka, to bardzo często jest tak, że ta istota daje przyzwolenie, bo nie dojdzie do żadnej ingerencji, czy to obcych, czy nie obcych w pole, jeżeli my na jakiejś płaszczyźnie nie damy przyzwolenia. Czasami przyzwoleniem może być chociażby fascynacja czymś, tak? Czasami młodzi ludzie, którzy są zafascynowani na przykład ezoteryką, wywołują duchy, prawda? Tym no samym, bardzo głupie, ale jednak tak się zdarza. Tak się zdarza, wynika to z ciekawości. Robią to bardzo często, bardzo też nieumiejętnie i wchodząc w takie pole, mogą ściągnąć do swojego pola jakąś energię, albo ducha, albo nie ducha, albo byt, albo przedstawiciela jakiejś rasy czy cywilizacji, bo takie wywoływanie jest już przyzwoleniem, tak? Czasami ktoś może nawet nieświadomie wypowiedzieć słowa, że powierzam swoją duszę komuś tam, nie? A oddałbym na przykład, jasne, niektórzy tak mówią, że oddałbym duszę za to czy za tamto. Nieświadomie rzucają takie słowa i rzeczywiście dają przyzwolenie. Albo oddałbym wszystko, to albo, już wystarczy. Tak, dokładnie. A to jest oddałbym wszystko. Tak, oddałbym wszystko, to bardzo często się już, bo może ludzie się boją powiedzieć, że oddaliby duszę, no, ale oddał. Tak, ale oddałby niemodne, wszystko. Już dzisiaj się dokładnie, tak... dokładnie, bo no, to już wiadomo, że co cyrografy i te sprawy, tak, to już nie każdy chce tą duszę. To wierzy i tak dalej, nie? Tak, dokładnie. I tak jak ja już mówiłam podczas wielu tutaj wywiadów, jeżeli chodzi o rasy, jest ich bardzo dużo. Bardzo dużo jest ras humanoidalnych, są rasy zmiksowane, jak nazywam zmiksowane, bo dla nas one mogą wyglądać jak jakaś forma hybrydy, czyli tak jakby połączyć człowieka na przykład ze zwierzęciem, tak? Czy rasy gadzie, tak? Niektóre genotypy mają wspólnego przodka, ale są nieco odmienne, mają
one siebie uznają za jakby odrębny i nowy gatunek. Niektóre z nich posiadają emocje, a niektóre w ogóle ich nie posiadają, tak? I często są mylone, na przykład taki zwykły, taki człowiek, laik powiedzmy, może pomylić sobie bionika, czyli istotę, która jest tak naprawdę jakąś formą cyborga, która nie posiada duszy, pomylić sobie z, na przykład z jakąś obcą rasą. Ale już pomijając kwestie ras, jakie one są, to ja mniej więcej chciałam powiedzieć, jak dochodzi do różnych ingerencji. Tych znakowań, nie? Tak. Najczęściej do czegoś takiego dochodzi nocą, dlatego że człowiek jest wtedy jak gdyby nieaktywny. W momencie, kiedy jest, ciało wypoczywa, wchodzi w wyższe stany jaźni, nie myśli, to może też przeskakiwać pomiędzy różnymi wymiarami, wchodzić w różne linie czasowe. Jest nieobecny w ciele, tak? Jest nieobecny w ciele i takie ciało może zostać wykorzystane do zaimplementowania. To nie jest tak, bo bardzo są różne formy znakowań. Czasami osoby są brane w całym ciałem fizycznym dosłownie, plus ciało eteryczne, ale najczęściej... I są świadomi tego, czy niekoniecznie? Czasami są świadomi, coś pamiętają jako sen, albo się wybudzą i mówią, że mają jakieś znaki na ciele, niepokój, albo są obolane, tak, albo ból czują, ale najczęściej jest pobierane ciało emocjonalne wraz z ciałem eterycznym i tutaj są jak gdyby robione różnego rodzaju manipulacje. Ja zauważyłam, że z tego, co ja widzę oczywiście, to te trzy warstwy subtelne składające się na fantom, czyli ciało eteryczne, emocjonalne i mentalne, na nich jest najwięcej zabiegów tutaj robionych, w szczególności w polu emocjonalnym. Czasami są wszczepiane chipy, które mają wywoływać określone emocje u danej osoby, tak? A określone emocje powodują szereg różnych, taki efekt domina, tak? Czyli jeżeli na przykład dana osoba jest w dobrym nastroju, a nagle pod wpływem tego chipu w jej pole energetyczne pójdzie taka wiązka, informacja, że ona na przykład się kiepsko czuje, że nie chce jej się żyć, przykładowo, tak? To zaczyna odbierać coś takiego w swoim ciele i zaczyna wchodzić w stany takie jak gdyby depresyjne. Czasami przychodzą też do mnie klienci, którzy są w depresji i mówią, że odechciewa im się życia. Nie wiedzą dlaczego. Nie wiedzą dlaczego. Nie mieli takich sytuacji. Dokładnie. Jeżeli spadła im w jakiś sposób energia, kiedy spada energia? Jak człowiek też nadużywa różnych substancji, ale te substancje, to ja nie mówię tylko o narkotykach czy alkoholu. Substancją też jest pożywienie, tak? Jeżeli mamy nadmiar czegoś, to wtedy to powoduje takie jakby wyłączenie się takiej esencji duchowej, tak? Człowiek jest bardziej taki podatny na to, żeby zaszczepić mu nieświadomie, kiedy on jest skupiony na tym swoim nałogu, na przykład na opychaniu się ciastkiem, z drugiej strony ktoś może podejść i mu przykleić dosłownie. Czyli zupełnie się tego nie spodziewa. Nie spodziewa się, tak, dokładnie. Dlatego takie implementowanie może też mieć miejsce w ciągu dnia. Ja ostatnio nawet miałam taką sesję z moją znajomą i robiłyśmy, podczas właśnie sesji sprawdzałyśmy facetów w czerni, Men in Black, jak dochodzi do ingerencji właśnie tych grup, tak, w pola energetyczne człowieka i wyszło podczas tej sesji, że do takiej ingerencji może dojść na przykład w momencie, kiedy człowiek właśnie naje się glutenu. O. Dokładnie, bo to u niej akurat żeśmy sprawdzały i ona powiedziała, że u niej do ingerencji... To by pomyślał. Tak, to robiłyśmy wtedy hipnozę, tak, regresyjną i po prostu wyszło, że ona taką jakby poczuła mgłę mózgu w momencie, kiedy najadła się jakichś tam glutenowych rzeczy, coś mącznego i mówi, że zawsze ma to samo, że po prostu jest tak jakby wybita od rzeczywistości, trudno jej się... Uruchomienie jakiegoś procesu. Jakiegoś procesu, tak. I robi właśnie się ta mgła. Zawsze ta mgła, tak. Ona się pojawia wówczas, kiedy ingerenci chcą zasłonić pole, tak żeby nie zostali dostrzeżeni oni,
i to, co oni instalują, tak? Ja bardzo często też, jak robię sesję, to widzę taką białą masę, taka jakby taka gęsta chmura, tak? Nie lubię tego za bardzo, ale zawsze jak widzę te gęste chmury, to wiem, że coś jest schowane przede mną, tak? Że nie mogę z tego też rezygnować, tylko szukam obejścia, żeby zobaczyć, co się kryje za tą chmurą. Udaje się to zrobić, znaleźć. Tak, wiesz, co, jak już zobaczę, no to już tam wiercę, nie? Jasne. Są różne techniki, żeby się do tego dobrać. Ale właśnie mówię, jaka ciekawostka, że są pewne produkty, które potrafią powodować u człowieka takie uśpienie i wyłączenie się. Czyli no, produkty mączne, chodzi konkretnie o gluten. No, kiedyś zboża nie były modyfikowane i w ogóle no, nie było tych różnych modyfikacji, więc to jedzenie było po prostu zdrowsze. A teraz w zasadzie, proszę Państwa, powinniście sprawdzać, jakie produkty jak na Was działają, bo ja nie mówię tylko o tych produktach, które zawierają gluten, ale każdy genotyp jest inny. Jeżeli na przykład po czymś czujecie się gorzej, macie mniej energii, mniej siły, to znaczy, że to dla Was może być Wasza, tak, może albo być Wasza naturalna toksyna też. Czujące. Dla niektórych osób w ogóle, mogę Wam powiedzieć, że dla niektórych osób alkohol jest toksyną. Tak. I taki człowiek, jak się napije alkoholu, to oprócz tego tam, że może się upić, ale dostanie wstrząsu. Tak? My to nieraz nam wychodzi na urządzenia, bo w gabinecie mam te plazmy, biorezonanse i wychodzą pewne substancje, które po prostu mogą być toksyną, a wydawałoby się, że niby nie powinny, a jednak są. Tak samo jak orzechy, taki alkohol może działać. Pokarmy stały się pewnego rodzaju, żeby nie przesadzać, również bronią. Bronią, dokładnie. Która może być wykorzystywana, czy takim czy chipem. Czy jest wykorzystywana, tak. Do znakowania ludzi. Dokładnie, dokładnie. To się zgadza, że chociażby ostatnio, no już wiadomo, mączki z owadów, tak, z robali. No nawet nie chcę mówić o tym, bo już mi się robi niedobrze. Także no to jest przemycane po prostu do pożywienia i jeszcze promowane, że jest takie pyszne, tak delicious. Czy wchłaniając to, nawet nieświadomie, możemy to w jakiś sposób zneutralizować? Przyjmując energię jakiejkolwiek istoty swoje pola, po tak. części jak gdyby szczepisz się tą istotą. Czyli w momencie, kiedy ktoś je produkt nie wiem, z robaków, to zaprasza robaki w swoje pole. Przyjmuje te robaki, no to robi zaproszenie, tak? Tak to wygląda. Ale to nieświadomie się dzieje, bo no, czasami zjadamy pewne rzeczy, nie wiemy, że tam jest to. Ja rozumiem, dlatego już jak się robi coś nieświadomie, ja mówię teraz o osobach, które no, wiesz świadomie, że kupujesz z czegoś produkt, tak? Ale jeżeli bierzesz jakikolwiek produkt i nie wiesz, czego on jest, to zawsze działa błogosławieństwo. Ja na przykład jak coś kupię i do końca nie mam pewności, czy to jest, nie ma jakichś konserwantów, nie, bo też nie mam takiej pewności, czy na pewno wszystko na etykiecie jest podane, to zawsze sobie taką robię intencję, że przyjmuje mój organizm wyłącznie to, co mu służy, tak? A wszystko, reszta jest też transformowane w miłość. Ale to co robisz, nie wiem, błogosławisz krzyżem? Nie, żadnym krzyżem. Krzyż nie jest błogosławieństwem, no tylko to przekleństwem. Po prostu wydaję taką intencję, ja w to wierzę i czuję to w polu, że nie przyjmuję trucizny, nie? Bo widzę, jak wygląda moje ale pole energetyczne. Ale wystarczy, nie potrzeba? Wystarczy, dlatego że ja wyrobiłam sobie wiarę w swoje słowo. Dlatego też nawet na kursach to, co robię, one są stopniowe, żebyś uwierzył w swoją moc. Po jednym spotkaniu trudno jest uwierzyć, że ty masz moc. No dokładnie, właśnie o to pytam, bo ja sobie mogę powiedzieć, tak, to... No właśnie... A to wcale może nie... Oczywiście, jak nie wierzysz, a nie wierzysz wtedy, jak nie rozumiesz, no to jak ma coś zadziałać, jak ktoś powie tak, a pomyśl sobie, powiedz stop, ja robię stop i nikt nie ma prawa wejścia do mnie. Jeżeli nie wierzysz w to, co robisz, to co mówisz, to każdy co w ciebie może wejść, dlatego że ty nie rozumiesz w ogóle, kim jest ten nikt, jaki jest dany byt, czy w ogóle coś takiego istnieje, a jeżeli nie wierzysz w byty, bo uznajesz, że jesteś sam tutaj na tym świecie, to tym bardziej takie istoty mogą żerować czy bardzo. Czy na spotkaniach u ciebie można wyrobić sobie tę praktykę? No oczywiście, właśnie po to to a jest to robione. To nie jest za trudne? To jest bardzo łatwe, bo to jest naturalne dla nas, tylko ludziom mówiono, że to jest trudne. To my naturalnie to wszystko wiemy, nie? Ja nikogo niczego nowego nie uczę. Ja przypominam to tylko ciałom, tak? Bo nasze ciała zapomniały, zostały zmodyfikowane, są ciągle stymulowane elektrosmogiem, różnymi bodźcami z zewnątrz i dlatego jest trudno przyjąć pewne informacje takiemu ciału, które nie są zgodne z powszechną agendą, prawda? A jeżeli są informacje, które są jak
jakby spod stołu wyciągane, no to już zaraz jest to nazywane tabu. Ale ja jeszcze chciałam wrócić do chipów, proszę Państwa, bo tak samo po co są chipy? Po to, żeby wywołać emocje, tak jak mówiłam, pewne reakcje, a pewne emocje są pożywką dla istot, które żywią się energią. Energią się odżywiamy wszyscy, tak? Energią się odżywiamy my, ludzie również, nawet nie energią z pożywienia. My się odżywiamy też energią radości. Jeżeli człowiek na przykład obcuje z istotą, która jest pozytywna i cały czas masz uśmiechnięty, buzię uśmiechniętą, jest dużo słońca, bawić się, tańczysz, fajna aura jest, to zauważ, nie chce ci się jeść. Zapominasz o jedzeniu, bo się nasyciłeś tą energią, tak? A w momencie... Tak, i są istoty, które żywią się z kolei też energią tą niskowibracyjną, tak? Często te istoty nie są świadome nawet, że ta energia, którą my nazywamy miłością, poniekąd ich też dotyczy. Bo jeżeli dany byt powstał w niskowibracyjnej płaszczyźnie, tak? Mhm. Więc dla niego jest tylko znana mu ta niskowibracyjna płaszczyzna, tak? Więc wszystko inne dla niego jest formą agresora. I póki on nie pozna tego, to będzie uważał to, co jest za wroga, a nie poznaje, nie ma wiedzy, czyli też jest pewnego rodzaju zaciemnieniu. Więc jeżeli u ludzi spowoduje się, wywoła też zbiorową amnezję i są też takie chipy, które wywołują w ludzkich ciałach zapomnienie, to nastawić można jeden gatunek przeciwko drugiemu gatunkowi, prawda? I powiedzieć, że ten czarny jest negatywny. Czyli skonfliktować. Skonfliktować wszystko. Do tego jest potrzebny brak wiedzy i amnezja, żeby nie pamiętać, co przeżyłeś w poprzednim wcieleniu, żeby tak nie pamiętać. Nie wiesz, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego tak się dzieje, tak? A wszystko, czego nie wiesz, to jest tabu i to jest magia, nie? Jeszcze najlepiej niech to będzie czarna. Taki sposób to wygląda. Są również chipy, proszę Państwa, takie, które mają doprowadzić do ingerencji biologicznej, na przykład do kontaktu seksualnego przedstawiciela innego gatunku, na przykład z człowiekiem, nieważne czy kobietą, czy mężczyzną. Dlaczego? Dlatego, że i to jest bardzo nagminne, cały czas trwa, jak gdyby trwają eksperymenty, które mają na celu stworzenie super istoty. Na pewno w to są zaangażowane świadomie militaria, wojsko, bo ja zauważyłam, że i to widzę też podczas różnego rodzaju sesji, że wojsko współpracuje z obcymi rasami. Często widzę wojsko Stanów Zjednoczonych, a choć nie mówię, że to oni mają tylko wyłączność, ale widać to po prostu podczas sesji badawczych. I dlatego wszystko jest to osunięte taką tajemnicą. Dokładnie. Dlatego są bazy, są strefy pewne, gdzie nie można wjechać, gdzie nie można puścić drona, dlatego, że tam po prostu nad tą przestrzenią trzyma rękę wojsko. Jeżeli na przykład jest dany genotyp i normalnie nie mogłoby dojść do takiego połączenia na przykład biologicznego dwóch różnych gatunków, właśnie ze względu na różnice genotypowe, to przez wszczepienie odpowiedniego chipa można dostroić wibracyjnie jedną formę do drugiej formy i doprowadzić do sprzężenia, tak? Także tutaj naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Oczywiście są też różnego typu instalacje wmontowywane w ciało do szpiegowania, żeby wiedzieć, gdzie dana osoba jest. Czyli wykorzystywanie również człowieka do tego, żeby, nie wiem, zdobywał pewne informacje. Oczywiście, żeby można było sprawdzić, gdzie dana osoba jest, z jakimi ludźmi się otacza, że dosłownie śledzić przez oko człowieka inną osobę. Tak? Także technologia jest zaawansowana, ale tak jak mówiłam, im wyższa świadomość, a świadomość też polega na tym otwarciu się też na tą prawdę i na szukaniu odpowiedzi. Tak? Muszą pewne rzeczy zarezonować. Drodzy Państwo, tak. Dzisiaj troszeczkę krótszy odcinek. Ja myślę, że on też mocno Państwa tutaj, można powiedzieć, będzie stymulował do tego, żeby zastanowić się i napisać proszę w komentarzach, jak Wy to widzicie. Czy wierzycie, że takie teorie, które tutaj są poruszane, są możliwe. Przecież, tak jak zacząłem zresztą program wiele lat temu, więcej się na ten temat mówiło. Dzisiaj zresztą niektóre tutaj kraje oficjalnie zaczynają mówić o dokumentach, które ujawniały zjawisko
obcych. O tym też mówią emerytowani już bądź co bądź żołnierze, wojskowi, którzy spotkali się w czasie pełnienia swojej służby właśnie ze zjawiskami trudnymi, co najmniej trudnymi do wytłumaczenia, o ile nie jasno nieraz wypowiadają się, że rzeczywiście coś, co widzieli, nie mogło pochodzić z Ziemi, więc tak. był to kontakt ewidentnie z inną cywilizacją. Pomijam już fakt, że całe mnóstwo ludzi, także widzowie studia VTV, mieli już bardziej, może nieświadomie, chociaż niektórzy świadomie, kontakt nawet ten tak zwany trzeciego stopnia, czy różnego rodzaju porwania. O tym się mówi. A sama miałam, mówiłam ci o tym. Na sesjach wychodzi u ciebie. Znaczy na sesjach, ale ja taki kontakt miałam osobiście, zanim się zaczęłam zajmować sesjami, jak byłam jeszcze na studiach, nie? Także tutaj no, dużo osób jakieś takie kontakty tego typu ma, ale jeszcze na sam koniec powiem jedną rzecz, że widziałam też podczas sesji, że są też robione pomiędzy ciałami przerzucanie jak gdyby esencji z ciała jednej istoty do drugiej. I też wykorzystywane są do tego chipy. To znaczy, że widziałam zabiegi energetyczne też podczas wyglądów, gdzie była esencja, było ciało energetyczne, ciała subtelne człowieka. I ciało subtelne istoty humanoidalnej, ale nie człowieka. Jasne. I widziałam przenoszenie jego esencji z jednego opakowania, z jednego transportera duszy do drugiego, bo to czyli ciało... Czyli przeniesienie duszy. To tak, jest... przeniesienie duszy, inaczej esencja, tak określam, jasne, tak, czyli z jednego opakowania do drugiego. Takie eksperymenty też są robione. Dlatego też czasami ludzie, niektórzy czują się czasami jakby nie wiedzieli, co oni robią w tym ciele, że nie potrafią się odnaleźć. Być może taka osoba została właśnie przeniesiona z innego opakowania. No i to już pewnie mówimy o doświadczeniach z przyszłości, tak naprawdę z przyszłości, której no, pewnie ludzie będą realizować w porozumieniu niestety z tymi innymi cywilizacjami. Jakim kosztem? Trudno tak naprawdę powiedzieć, kto się zaprzeda i w jaki sposób. No ale to wszystko można powiedzieć przed nami. Drodzy Państwo, przed nami również spotkania z Renatą Dutkiewicz. Ja zachęcam Państwa tu bardzo serdecznie do kontaktu. Numer telefonu co jakiś czas pojawia się 530-115-589, 530-115-589. Te i podobne tematy są poruszane w cyklu spotkań. To taka szkoła roczna, blisko roczna szkoła, gdzie można zdobyć ogromną wiedzę. Spotkania z Renatą Dutkiewicz nie od dziś, zresztą cieszą się tutaj dużym zainteresowaniem. Ja Państwa tu bardzo serdecznie jeszcze raz zachęcam do kontaktu. Moim Państwa gościem dzisiaj Renata Dutkiewicz. Dziękuję Ci bardzo. Zapraszamy. Dziękuję.